Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj złociste kotlety z kalafiora o fajnej, chrupiącej panierce z wierzchu, takie delikatne i przyjemne do jedzenia w środku. Danie bezmięsne, ale oczywiście można je podać także jako dodatek do dań mięsnych, jeśli lubimy. Może jednak spokojnie stać się samodzielnym daniem głównym i jest to bardzo smaczne i sycące danie główne. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Jeśli tak, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz już zapraszam do filmiku, w którym pokażę, jak je przygotowuję i smażę. Chodźmy! Mam tutaj bardzo ładny, jędrny kalafior. Waży mniej więcej 900 gramów. Z połowy zrobię placuszki, z drugiej połowy inne danie. Dlatego teraz muszę go poprzekrawać na pół. Zrobię to w ten sposób, że poodkrawam różyczki z mniej więcej połowy kalafiora, a następnie przełożę je do garnka po to, żeby je umyć. Umyty kalafior zalewam wodą, tyle tylko, żeby był całkowicie przykryty i dodaję tutaj pół łyżeczki cukru oraz mniej więcej łyżeczkę soli. Zagotowuję, gotuję nie za długo, tylko tyle, żeby kalafior był miękki, nie chcę go rozgotować. Ma być taki, żeby łatwo po ugotowaniu było go rozgnieść widelcem lub praską do ziemniaków. Ugotowany, odcedzony i ostudzony jest taki jędrny, tak jak wspomniałam wcześniej, nie rozgotowany, ma wówczas lepszy smak. Przekładam go teraz do miski i dość drobno go teraz rozgniatam widelcem lub takim tłuczkiem do ziemniaków. Mniej więcej o taki efekt chodzi. Teraz przygotuję szczypior i za chwilę go tutaj dodam. Umyty i osuszony, nie za dużo, myślę, że trzy takie solidne gałązki i wystarczy. Dodaję do miski. Właściwie można tutaj dodać dowolne ulubione warzywa i dodatki. Będzie bardzo fajnie pasowała tutaj także czerwona lub zielona papryka, drobno posiekana, papryczka, chili, orzechy, ziarna słonecznika, pestki dyni, prażona cebulka, kiełbasa, podsmażona boczek. Naprawdę pełna dowolność. Ja wybieram wersję ze szczypiorem i mieszam go z warzywem. Pachnie bardzo przyjemnie. I teraz jedno całe jajko. Jedna trzecia, jedna czwarta łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej. Mniej więcej 1/4, 1/3 łyżeczki soli. Ilość soli jak zawsze według własnego uznania. Mieszam, sprawdzam smak. Jeśli trzeba, ewentualnie doprawiam. Dla mnie jest dobrze. Ja dodam tylko tutaj może jeszcze odrobinkę soli. I mniej więcej 1/4 łyżeczki słodkiej, czerwonej papryki. Ale będzie pasowała także pikantna. To są przyprawy, które dodaję w dzisiejszej wersji. Czasami zamiast papryki dodaję solidną szczyptę kurkumy lub curry. Placuszki mają wówczas taki żółty, złocisty kolor i też nieco inny smak. I na koniec trzeba tutaj dodać mąkę. 4 łyżki. Może to być mąka pszenna, orkiszowa, pełnoziarnista, bądź tak jak w moim dzisiejszym wariancie mąka kukurydziana. I gotowe, można dodać trochę mniej mąki, zamiast 4 łyżek 3 łyżki, wówczas kłaść placki na rozgrzany olej łyżką. Ja dodałam tej mąki trochę więcej, dlatego że zwilżonymi w wodzie dłońmi uformuję z nich takie krokiety, które następnie będę panierować w mące kukurydzianej i dopiero wtedy je usmażę. Stanowisko przygotowane, dłonie zwilżone, mąka kukurydziana, suchy talerz, nabieram porcję masy i formuję dowolnej wielkości talarki, klopsy, takie wałeczki jak krokiety według uznania.
i panieruję w mące, po czym układam na przygotowanym obok suchym talerzu. Trzeba je dość solidnie zbijać, dlatego że to pseudociasto jest bardzo delikatne i podczas panierowania może się rozwalić. I gotowe z mniej więcej 450 g kalafiora wyszło mi 2, 4, 6, 8, 9 średniej wielkości kotlecików, placuszków, zależy jak na to spojrzeć. I teraz będę je smażyć. Rozgrzewam zatem patelnię i smażę klasycznie jak placki na dowolnym ulubionym tłuszczu. Bardzo fajnie smakują na klarowanym maśle, czyli na ghee. Jak przygotować takie ghee pokazywałam w osobnym filmiku. Dzisiaj wybieram wersję z olejem roślinnym i odrobiną masła i w tej wersji także są bardzo smaczne. I kiedy tłuszcz już jest gorący, układam kotlety i smażę na nie za dużym ogniu po kilka minut z każdej strony, tak długo, aż z wierzchu ładnie się zezłocą i zrumienią, a w środku będą usmażone. I gotowe, piękne i złociste, usmażone przekładam na metalową kratkę ruszt, żeby nieco przestygły i stygnąc nie zawilgotniały od spodu. One mają być takie fajne, chrupiące, jakie są teraz z wierzchu. I smażę kolejną partię kotlecików. I gotowe, złociste, w środku delikatne, z wierzchu przyjemnie chrupiące, już na talerzu. Podaję na gorąco z dowolnymi ulubionymi dodatkami, tak jak podawałabym kotlety. My bardzo lubimy je z zimnymi sosami i bardzo dobrze pasuje tutaj na przykład sos czosnkowy, sos majonezowy, czy sos na bazie śmietany, czy jogurtu naturalnego z odrobiną soli. Mam nadzieję, że te proste i szybkie kotlety z kalafiora Wam przypadną do gustu i że zechcecie je zrobić, do czego gorąco zachęcam. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.